Witam Państwa po moim wczorajszym tyradzie na temat przyczyn, jak to się stało w Unii, dlaczego ona jest taka lewicowa. No, ktoś zabrał głos i oświadczył, że panie Mikke, dość do tego tłumaczenia tam przyczyn, pora robić, jak się pozbyć tego czerwonej pleśni, która nas obrasta. No więc odpowiadam, że jednak trzeba zrozumieć przyczyny, bo jak się nie rozumie przyczyn, no to potem obala się ten ustrój i się buduje drugi taki sam, co już przerabialiśmy w historii parokrotnie. Więc trzeba zrozumieć przyczyny, które stały u podstaw tego nieszczęścia. A po drugie i ważniejsze, trzeba zrozumieć, że zmianę można niestety dokonać tylko wtedy, kiedy ustrój się chwieje. Niestety istnieje coś takiego, co się nazywa tyrania status quo i ludzie boją się zmian, zwłaszcza gwałtownych zmian, bo to, co my proponujemy, to jest kontrrewolucja, powiedzmy sobie jasno. No, ludzie się boją gwałtownych zmian. Jeżeli dom trzeszczy tam, rysuje się, to ludzie za tą kotew jakąś zacementować, prawda, tam opasać czymś, no, żeby nie robić rozbiórki generalnej. I dopiero kiedy już zaczyna się walić na głowę, to ludzie mówią, no dobra, trudno, rozbieramy ten dom i od fundamentów zaczynamy budowę nowego. No i niestety to właśnie jest w tej chwili konieczne. Jeżeli mamy tutaj nie być kolonią muzułmańską, no to, co zresztą potrafię, jest moim zdaniem lepsze być kolonią muzułmańską niż kolonią Unii Europejskiej, ale jeżeli nie mamy być kolonią muzułmańską, no to, przepraszam, musimy dokonać właśnie tej generalnej rozbiórki. Otóż pytanie, jak to zrobić, bo to kiedyś pamiętam, był to rok 82 czy pierwszy, raczej, tak? Byłem na Podkarpaciu, no i po moim wykładzie dla miejscowych rzemieślników, to było gdzieś na Połoninie, w przerwie podszedł do mnie facet, taki niemski, zwarty w sobie, mówi, dzień dobry, jestem tam porucznik taki z batalionów chłopskich, broń już wykopana, kiedy zaczynać? Otóż to nie jest powód, żeby w tej chwili zaczynać, bo nie mam zamiaru być kolejnym żołnierzem wyklętym. No, natomiast trzeba się szykować na moment, kiedy to wszystko będzie się waliło, bo teraz jest koniunktura na świecie, więc ten rząd z tego korzysta, zresztą podobnie jak przed wojną w takiej samej sytuacji rząd sanacyjny korzystał ze wzrostu koniunktury. Natomiast ta koniunktura się skończy i w tym momencie nastąpi rozliczenie z tym reżimem, który tam zyskiwał popularność czy kupując ludzi. I co jest najważniejsze? Zrozumieć, że musimy zmienić myślenie o państwie. Musimy przestać myśleć, że państwo nam coś załatwi. Jak słusznie zauważył świętej pamięci Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych sprzed tam 50 lat, powiedział, że rząd nigdy nie może problemu rozwiązać. Rząd może tylko tworzyć nowe problemy. I dopiero wtedy, kiedy to zrozumiemy, że rząd jest oczywiście potrzebny, żeby tam pilnował porządku, prawda, policją się zajmował, wojskiem na zewnątrz, natomiast rząd nie może nam rozwiązywać problemów krajowych. Nie może być tak, że jak coś się źle dzieje, to trzeba tworzyć nową ustawę. Robi się szybko nową ustawę, no i ona tworzy nowe problemy, które potem trzeba za parę lat rozwiązywać. Chciałem przypomnieć pracę Herberta Spencera, słynnego socjologa sprzed tam ponad 100 lat, który badał przez 10 lat, czy 20 nawet, ustawy wydane przez Parlament Brytyjski i stwierdził, że po 20 latach, w następnym dwudziestoleciu, wszystkie one zostały unieważnione jako zbędne bądź szkodliwe. Prawda? Czyli ten parlament coś tam stworzył, żeby coś tam naprawić, a potem trzeba to było ponownie likwidować. A był to jeszcze całkiem przyzwoity parlament brytyjski, natomiast nasz parlament są ludzie na znacznie niższym poziomie niż Anglicy w XIX wieku, w związku z czym pomysły tego parlamentu są jeszcze głupsze. Prawda? Także, proszę Państwa, reasumując to, co teraz mówię, musimy się uzbroić w cierpliwość, musimy czekać, to może być niedługo, to może być rok, prawda? Musimy się uzbroić w cierpliwość i musimy wiedzieć, co będzie. I musimy stworzyć bazę 15% ludzi, powiedzmy, która zrozumie, o co chodzi i będzie gotowa poprzeć zmianę. Bo na przykład, jak wiele razy mówiłem, w Chile przed generał Pinochet i generał Pinochet zrobił kontrrewolucję. Ale
za nim stało murem 25% zwolenników tzw. Partii Narodowej, która popierała prawicę i, krótko mówiąc, on miał sobie poparcie silne, ludzi wiedzących, czego chcą. Natomiast dzisiaj taki Pinochet w Polsce nie miałby szans, bo za nim by stanęło 5% zwolenników Partii Wolność, tak? Czy 4%, czy 6% i tak dalej. I byłoby mu o wiele ciężej. Także musimy mieć te co najmniej 15% ludzi zdecydowanych, że to trzeba zmienić i czekających na stosowną ku temu okazję, która może się pojawić za pół roku, a może nawet za 5 lat. Tego nie wiemy. I oczywiście można próbować robić drobne zmiany na korzyść, prawda? Można to próbować zrobić, ale powtarzam, to nie jest plaster na ranę, dlatego że jeżeli wychylimy system w jedną stronę, to on wróci w to samo położenie. To jest tak, jak ma się kulkę, prawda, na pochyłości. Każde wrócenie z równowagi spowoduje powrót i jeszcze nawet przelecenie kawałek w drugą stronę. Także to nic nie pomoże. To, co musimy zrobić, to przerzucić tę kulkę w inne położenie, lepsze położenie niż obecne. I to mówię do wszystkich, którzy mówią, że wy macie dobry program, tylko zbyt radykalny. Nie da się załatwić tego mało radykalnym problemem. No spróbujcie państwo przekroczyć przepaść małymi kroczkami, a przekonacie się, że to jest niemożliwe. Ja tak często mówię na spotkaniach, no wyobraźcie sobie, że leżę na stole operacyjnym, teraz są takie metody, że jestem przytomny, tylko jestem znieczulony od pasa w dół, tu mi otwierają brzuch, mówią: panie Mikke, masz pan raka, moglibyśmy go wyciąć w całości, ale po co tak radykalnie? Wytniemy kawałek raczka, połowę, a za rok zobaczymy, co będzie. Za rok będzie 2 razy większy rak. No? I to samo jest z likwidacją socjalizmu. Trzeba go wyciąć radykalnie. Trzeba powiedzieć rzecz najważniejszą, bo ludzie z dawnego KLD, uczciwi jeszcze wtedy byli, część była rzeczywiście uczciwych, do dzisiaj jestem uczciwy, prawda? Czy PiSu, mówią tak, rzeczywiście to było złe, no ale, prawda, to było złe, ale no nie za nadto, nie róbmy zbyt radykalnych metod, prawda? Oni mówią, że no, socjalizm to jest piękna idea, no ale niestety ona jest niewydajna gospodarczo. Tak nie można wygrać. Jeżeli powiemy, że socjalizm to jest dobra idea, no to przegramy. Socjaliści będą tłumaczyli, że przecież trzeba analizować dobrą ideę. Trzeba powiedzieć jasno, socjalizm jest złem. Dawanie pieniędzy za darmo jest złem, demoralizującym dla ludzi, kosztownym dla gospodarki. Dawanie jest złem, równość jest złem. Człowiek, który ciężko pracuje, ma mieć dobrze. Ten, który dobrze ma w głowie, ma mieć bardzo dobrze. Ten, kto i ciężko pracuje, i ma dobrze w głowie, ma mieć tak. A ten, kto nie pracuje, jest głupi, jeszcze jest leń, ma mieć bardzo źle. I to jest sprawiedliwość, a nie ta sprawiedliwość społeczna. I nie można zabierać temu, kto pracuje, i dawać temu, kto nie chce pracować. Niech się nauczy. Łód wspaniale uczy rozum. Także powiedzmy jasno, musimy powiedzieć, że wszystko to, co mówi lewica, jest złem. I trzeba iść w całkowicie przeciwną stronę. Ja wiem, że to ludzi zraża, ten radykalizm, ale innego wyjścia nie ma. Dziękuję państwu za uwagę.